Większości z nas wpojono od małego, jak rywalizować, oceniać, żądać, stawiać diagnozy, myśleć i komunikować się, dzieląc ludzi według kategorii dobry, zły. Taki sposób myślenia i mówienia może w najlepszym wypadku jedynie przeszkadzać w komunikowaniu się, powodować brak zrozumienia i frustrację, w najgorszym zaś wywoływać ból i złość, a także prowadzić do aktów przemocy. O przemocy w komunikacji, która jest tematem trudnym, ale niesamowicie potrzebnym. Zapraszam Was na kolejny odcinek Inspiracji. Rosenberg to człowiek, który dzięki tej książce zmienił świat komunikowania. On nam pokazał, że po pierwsze nie jesteśmy świadomi, jak często możemy ludziom robić krzywdę niewłaściwym aktem komunikacyjnym, jak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niektóre słowa mogą nie tylko ranić, ale wręcz bardzo głęboko krzywdzić naszego odbiorcę. Druga rzecz to to, że każdy, absolutnie każdy jest w stanie nauczyć się komunikacji opartej na empatii. Mało tego, można tę komunikację zastosować w absolutnie każdej sytuacji. Rosenberg podaje tutaj przykłady mediacji, konfliktów, zarówno pomiędzy dwójką ludzi, jak i pomiędzy całymi dużymi, zwaśnionymi od wielu lat grupami. Porozumienie bez przemocy jest oparte na kilku bardzo prostych zasadach. Ono umożliwia nam wyrażenie emocji, ale na samym końcu Rosenberg przykłada wagę największą do faktów. Kiedy potrafimy te fakty podać w odpowiedni sposób, mając na względzie szacunek wobec odbiorcy, kiedy wiemy, jak się mamy wobec niego zachować i to, żeby ten odbiorca czuł się dobrze z komunikatem, który do niego celujemy, a przede wszystkim, żeby ta komunikacja była efektywna, wtedy mamy prawdziwe porozumienie bez przemocy. Rosenberg obala także zasadę kompromisu. To bardzo ciekawe. On mówi, że kompromis wcale nie jest czymś dobrym, bo kompromis zakłada, że obie strony przegrywają. Tak naprawdę w komunikacji można doprowadzić do tego i trzeba do tego doprowadzić, że wygrywają dwie strony, czyli zasada win-win, o której już Wam kiedyś mówiłam, ma zastosowanie również i w tym modelu. Ta książka to nie tylko książka, która opisuje, na czym polega komunikacja oparta na empatii, na czym polega dobre porozumiewanie się z ludźmi, ale to przede wszystkim podręcznik. Tej książki się nie czyta, tę książkę się studiuje, wykonuje się ćwiczenia, które są w niej zapisane i sukcesywnie poprawia się swoją komunikację. Kiedy wykonacie wszystkie ćwiczenia, które są w tej książce, zobaczycie, jak zmieniają się drastycznie i bardzo pozytywną stronę wasze relacje międzyludzkie, wasze relacje z rodziną, wasze relacje w związku, a także relacje na gruncie zawodowym. Warto przez tę książkę przejść. To zajmuje trochę czasu, bo tak jak powiedziałam, nie wystarczy ją przeczytać. Jest ona niesamowitym zbiorem bardzo mądrych rzeczy na temat komunikacji. Uważam, że to jedna z ważniejszych książek na ten temat na świecie. Polecam Wam bardzo gorąco. Porozumienie bez przemocy to rzecz, która komunikacyjnie może uratować świat. Ja w to naprawdę bardzo głęboko wierzę. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Zapraszam Was do pisania pytań, komentarzy. Podyskutujmy na temat tej książki i wielu innych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Inspiracji.